Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, piątkowy, słoneczny dzionek. Słońce świeci, chociaż roleta jest zasłonięta, żaluzja czy cokolwiek tam wisi na moim oknie. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. Jakby to powiedzieć, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, czy jakoś tak. Mam bardzo fajny humor. O, kwiatek spadł. Niestety, ale już zwiędły i spadają. No, wszystko się kiedyś kończy. Nawet kwiatki. No i to, że nie ma już gości. Wczoraj było tak strasznie smutno i pusto. Pomimo to, że mi się przyjechało, to czułam się taka... Wiecie, a w ogóle pies chodził smutny, zaglądał wszędzie, pokładał się, nawet jak Misiek przyszedł, to on się pyta, co jest psu, a ja mówię, no tęskni, że widać było po nim, że coś jest nie tak. Pranie się pierze, ja jestem, jest bardzo późno, a ja dalej jestem w piżamie, z tego względu, że postanowiłam usiąść i chwilę poświęcić czasu na odpisywanie dla was, do was. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby odpowiedzieć na każdy komentarz, także do filmików wrócę, do oglądania filmików wrócę, jak tylko wyrobię się z odpisywaniem. Myślę, że do poniedziałku powinnam już wszystko ogarnąć, z tego względu, że zależy mi, no po prostu zależy mi. Wiem, że jak ktoś ogląda i napisze komentarz i ktoś nie odpisze, jest to przykre. W jakimś tam stopniu. I tak jest w moim przypadku, że ja bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, że jesteście, że piszecie, że oglądacie, że poświęcacie mi swój własny czas. A moglibyście robić tysiące innych rzeczy, a jednak przychodzicie i zaglądacie. I to jest właśnie to, dlatego mam do Was bardzo ogromny szacunek. Dziękuję ślicznie, życzę Wam miłego oglądania, do zobaczenia później, lecę się. Kochani, właśnie wybieramy się po marynarkę i pozwoliłam sobie poprosić Rasela, żeby pokazał, jak dzisiaj jestem ubrana. Te ubranka, poczekaj serduszko, te ubranka, przepraszam, ja ubiorę okulary, bo strasznie razi słońce, zakupione były u babci. Co ja będziecie? Mam okulary też. Też masz? Sam nowe poznalazłem. Te ubrania zostały zakupione u babci, co będziecie mogli niedługo zaobserwować u mnie na kanale. Proszę, Raselku. Jeszcze z tyłu, że się prezentuje, bo się może poprawić. Już. Bip. Co tam nagrałaś? A z biżuterii mam tutaj o taką bransoletkę, jest no bliska, i mamo. Te kolczyczki. Jest ta bardzo z bliska. Co z bardzo z bliska, kochanie? Ciebie? Nie, aha. Dobrze, idziemy już. Jesteśmy w Giffnock. Idziemy zobaczyć, czy Laura marynarka jest gotowa. Laura, na pasy chodź. Serio. Ja idę z dzieckiem małym. Naciskaj guzika. Jesteśmy tutaj, jest fajne miasteczko. Mamy piękną pogodę, więc fantastycznie na spacer. Ja będę może trochę krzyczeć, bo jest duży wiatr. Zobaczcie, jak fajnie. Moja piękna córeczka. Idziemy. Także zobaczymy, jak nam dzisiaj minie spacer. Czy nam się coś uda wziąć? Jakiś gościu trąbi. Zobaczymy. Ok? We can go. No. Do zobaczenia. Mamy zamiar iść do parku i na lody, a Laura zostaje tutaj, bo ma znajomych. Także rozdzielamy się. Kochani, fajnie znajdujemy się w Glen Park. Obiecałam dzisiaj dzień zabaw i fajnych rzeczy dla Raselka. A ja byłam z mojego kolegi tu. Z twojego kolegi tatą tu byłeś, tak. Mhm. A z nami jeszcze nie był i mówię do Laury, taki fajny park. Ona jest tu codziennie, czemu ja o nim nie wiem? Ja to bardzo lubię. Tak, także zobaczcie, tu jest świetnie, naprawdę. Jest tu bardzo dużo ludzi, więc... A teraz jest fajniejszy tu. Dobra, Laura,
to do później. Pokażę później wam jeszcze parę rzeczy, porozmawiam z Laurą. Gdzie idziemy? Gdzie teraz idziemy? Gdzie chcesz iść? Idziemy, mamo. No to dawaj, chodź. Za duży się mówi, nie za mały. Patrz, tam są konie. Idziemy zobaczyć konie. Chodź, małe kucyki, chodź. Okej. Wow. To jest chyba wielka. To były tam dwa ludzie. No. Albo trzy. Trzymaj się. Będzie szybciej. Raz mówi, dlaczego tak powolutku? Za wolno dla niego. No trudno, no. Jeszcze chcemy, żeby się gdzieś pobawił. Bardzo fajnie. Chcę, żeby na wszystko mi starczyło kamery, baterii, więc... Jeszcze chwila i... Że dzisiaj mi padnie. Następną atrakcją jest skakanie w zamku. Bieganie, przewracanie się i w ogóle. Tam on biega, ale złapać go to... Super. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy tu. Dziecko jest bardzo szczęśliwe i o to chodzi. Prawda? Jest bardzo dużo ludzi. I spędzamy miło czas. Teraz na następnym już jest zameczku. Nana!
przeszkadzać, niech się bawi. Spokojnie. Ostatnia atrakcja już dzisiaj, już nie ma, koniec. Zaraz pokażę wam, jak zjeżdża. Tam jest, tam się proszę. Pokazać. Przyszliśmy sobie teraz do restauracji i taki tu jest sklep i Raselek sobie wziął loda bubblegum, a ja mam truskawkę. A nie ma tu slushy. Ale możemy kupić od ice cream van. Nie, tam jest za dużo ludzi, już trzeba wracać do domu, bo później za statuś wróci, trzeba pieskowi dać iść i wyjść z nim. Przychylona jak to zwykle bywa, jak wracam do domu. Trochę się uliżę. A co? Cudownie spędziliśmy dzień, jak mogliście zobaczyć w załączonym filmiku. Po prostu w tym filmiku niezałączonym. Nieważne, whatever. Właśnie Misiek będzie wracał do domu. Już jest praktycznie w drodze na firmę, także szybciutko pozmywam tam ze śniadania gary i wstawiam frytki i rybkę. I fasolka szparagowa będzie. No, wypiję sobie kawusię, zjem obiadek, a później siądę i zacznę jak najwięcej odpisywać na komentarze, bo do poniedziałku muszę się wyrobić, żeby mieć czas dla moich koleżanek YouTube'owych i kolegów. No i dla was, moi drodzy, moi kochani. No, to zbieram się, jestem. Tylko zostałam w tej bluzce, zmieniłam tylko spodnie domowe, ubrałam sobie zawsze. A bluzka już, wiecie, już chodziłam, już się przepociła, także tak czy inaczej idzie do prania. To już w niej dzisiaj zostanę. Do później. To dzisiaj będę jadła na obiadek. Jedlibyśmy, będziemy. Dobra, oglądaj te wiadomości. Jesteśmy wszyscy w domu, tym razem nie ma Laury. Zasiadamy do jedzenia szybciutko, frytki zrobiłam, rybkę. Tradycja, surówka ze słoika. A co raz na jakiś czas można. Później będę kombinować, sprawdzać, jaka będzie pogoda jutro i może gdzieś jakąś wycieczkę wymyślę. Także do zobaczenia jutro. Jeżeli nagram jutro vloga, to vlog pojawi się dopiero w poniedziałek, bo przez w sobotę i niedzielę będą filmiki innego typu. Także zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wam wspaniałego, udanego, słonecznego i ciepłego rodzinnego weekendu. Buziaczki. Dziękuję, że jesteście. Pa, pa.